Wspaniałe tutaj przygotowanie, oprawa na trybunach ze strony kibiców Wisły Kraków. No i te lokalne derby, mecz o takim posmaku. Za 40 parę dni znów Wisła, tyle że w Pucharze Polski podejmie Puszczę. Te derby rozpoczęte. Michał Koj będzie musiał uważać. Stały fragment gry dla Wisły Kraków. Jelicz Balta. Było celowe do niego dokładne dośrodkowanie. Uderzenie! Ależ początek! Angel Rodado, trzecia minuta. Cudowny wolej. Wisła prowadzi. Ale przede wszystkim dobrze rozegrany stał fragment. To zagranie na dalszy słupek, na zgranie piłki przez Baltę, to też było celowe i przemyślane, natomiast faktycznie Rodado znalazł się idealnie w tej strefie 16 metra, ale wydobył, nie często się takie bramki widzi. Widzimy, jak został Rodado, został, wycofał się wręcz trochę, natomiast tu jeszcze raz powalczył Balta o tą piłkę, wygrał pojedynek w powietrzu. I po prostu huknął jak z armaty Rodado. Pięknie uderzył, piłka trafiła w boczną siatkę. To bramkarz bez najmniejszych szans. Pierwszej minuty dwa występy do tej pory, w sumie 30 minut. No i ostatnio godzinny występ w Stalowej Woli. 120 minut, bo awansowała dopiero po dogrywce. Spójrzmy, co tu się wydarzyło. Bartosz, jeszcze tutaj sytuacja, pokazują zagranie ręką goście. Damian Sylwestrzak i Kornel Paszkiewicz. O, obejrzy to Paweł Malec i to może oznaczać rzut karny. A mieliśmy jedną powtórkę, jeżeli można, prosimy o jeszcze jakąś albo tą samą. Bo ręka jest daleko od tułowia, tak mi się wydaje, gracza krakowskiej Wisły. O, Wachowiak. No cofał tą rękę, ale nie cofał. Ale nie cofał. Wydaje się, że będzie rzut karny. Sołowieja przed dwoma tygodniami. Sołowiej strzelił tak samo praktycznie jak w Bielsku Białej, z takim samym efektem. Wskazywało na to, że sobie ją stworzył. Natomiast no, niestety, no, w polu karnym wiadomo, jaka jest sytuacja. Te ręce muszą być gdzieś przy ciele, ułożone w sposób naturalny. I zawsze jest takie prawdopodobieństwo, że taka sytuacja po prostu skończy się podyktowaniem jedenastki. Stałe fragmenty gry Puszczy, wolne, rożne, to zawsze. Serafin i Pięczek są blisko piłki. Kapitan gra w pole karne. Dokładne zagranie, bramka! Emil Ciachane! I to już jest niespodzianka. Dwie minuty po karnym remis, a dwie minuty później prowadzenie Puszczy. Do środka, teraz zagranie też na dalszy słupek. Serafin, Wojcinowicz, Ciachane. Praktycznie środek bramki, tak tutaj asystował tą główką to chyba koledze. Tyle, że tam Jaroch też pasywnie, totalnie w ogóle zgubił Serafin Jarocha. Kompletnie nic Jaroch nie zrobił w tej sytuacji, żeby jakoś utrudnić przeciwnikowi zgranie tej piłki w ogóle. Rzut rożny, a nie Połomiczan. Biega Pięczek, dośrodkowuje Serafin i pachniało trzecią bramką. Wojcinowicz, Biegański interweniuje. Wachowiak, jednak nie, jednak Młyński, dobra piłka, bardzo dobra główka, Żyro blokuje ten strzał Sołowiej. Jeszcze szansa, Serafin teraz stanął na drodze piłki. Jest niebezpieczna przy rzutach rożnych, nie ma koleja, Wiśle dośrodkowuje, Serafin, poprzeczka, Wojcinowicz, gol, poprawka 3-1, Piotr Mroziński, doliczona pierwsza minuta. No i robi się bardzo niespodziewanie, wręcz już sensacyjnie w Krakowie. I kolejny stał interwencji obrońców. To jest najpierw Wojcinowicz, kolejna jego główka, poprzeczka. Potem fatalnie Młyński. Gdzieś ta piłka się Młyńskiemu od... Chyba, nie wiem, czy Młyńskiemu, czy Plewce, czy ta piłka się odbiła od... Jaki ma dosiężny wyskok Tomasz Wojcinowicz. To jest Plewka, który złączy ją piłkę. Plewki, piłka od kolana mu się odbija. Jeszcze nie trafiając czysto w piłkę, Mroziński. W trakcie meczu żadnych wniosków co do tych rzutów rożnych, mnożących się na Puszczy. Młyński! Czy nie odbijał Mroziński tej piłki ręką? W tym czasie rzut karny może złapać kontakt z Puszczą. Raz jeszcze ten moment. Mateusz Młyński. Natomiast ta ręka jednak... No, lewa ręka jest w ciele obrońcy Puszczy. Thank you.
teraz Maciek spotkanie powinno nabrać rumieńców. Całą akcję. Skrobański. Żyro ma asystę. Główka taka wsteczna od bramki w przeciwnym kierunku. Natomiast przede wszystkim Żyro popracował bardzo dobrze w powierzchni też. Rzut rożny Szywacza. Środkowanie! Krzysztof Wróblewski broni. Maszko tutaj zobaczył Diakane, ruszył z drugiej strony cicho, dwóch na dwóch. Diakane będzie to sam kończył. Biegański. I atak. Jaroch decyduje się na strzał. I to jest koniec tego meczu.